Czarno to wygląda, naprawdę. Korzystamy właśnie z gościnności. Po prostu rozkręcamy wszystko i będziemy tam oglądać. W obce ręce mojego ciapka. Ja mam dosyć tej Turcji. Jedliśmy najdroższą Karpatkę chyba w życiu. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Cześć, witamy was z nadmorza Czarnego. No i jak na razie czarno to wygląda, naprawdę. Czarno to wygląda, bo jeśli chodzi o van life, o miejscówki na dziko, to wcale nie jest tak łatwo, przynajmniej w tym rejonie, w którym teraz jesteśmy. Jesteśmy w okolicach miejscowości Riva, no jak już wiecie, nad Morzem Czarnym, zaraz niedaleko cieśniny bosforskiej. Widzimy, jak bardzo dużo statków snuje się tutaj w stronę, no wiecie, gdzie? Portu. Portu. Także no kurczę, no naprawdę mieliśmy sporo kłopotów, żeby znaleźć to miejsce i żeby po prostu zaparkować naszego vana, a chcieliśmy stanąć na wybrzeżu, ponieważ temperatury sięgały 36-38 stopni i w mieście po prostu była katastrofa. Choć miejsce jest dzikie, niezabudowane, a niewiele tutaj jest takich, no to nie jest zbyt ładne. Jest sporo śmieci, jest brudno, no ale przynajmniej jest trochę chłodniej. I kąpiel w Morzu Czarnym wczoraj była zaliczona. Nie tylko ciężko było znaleźć dziką miejscówkę, ale w ogóle był ogromny problem, żeby dojechać do plaży. No aż żal patrzeć, jak to wszystko jest już tu skomercjalizowane, ale no zaraz wam wszystko pokażemy. Druga rzecz jest taka, że niestety przypomnieliśmy sobie, jak dużo śmieci jest w Turcji. Niestety, jak widać, nawet tutaj nie ma kontenerów, nie ma śmietników, wszystko wala się po plaży. Strasznie to wygląda. Wczoraj wchodząc na tą plażę, nie rzucają się te śmieci w oczy, ale jak się idzie i zaczyna chrupać plastik pod nogami, to dopiero człowiek zauważa, jak ona jest zasypiona. No szkoda, bo widok jest piękny. Jak jest dużo śmieci, to również jest dużo much. Musimy wszystko szczelnie zasłaniać, żeby nam nie leciały do vana. No dobra, nie ma się co lenić. Nie ma co narzekać, zbieramy się, jedziemy dalej. Zobaczymy, może tam dalej to wybrzeże wygląda trochę lepiej, no bo ciężko jest ocenić po jakimś takim małym skrawku. Także co? Pakujemy się, Paweł. Pakujemy się, bo po prostu zaraz się tu usmażymy. Niestety nie ma cienia, to jest minus. Gdzie by tu jechać teraz? Taka sytuacja. Byliśmy na tej plaży i teraz zobaczcie, cały klif już jest podzielony na parcele. Pewnie myślicie, że te drogi to są normalne drogi dojazdowe. Otóż nie. A w rzeczywistości wygląda to w ten sposób, że działki już są wytyczone, pogrodzone, gotowe na sprzedaż. A te drogi, które widzieliście na Google Maps, wyglądają w ten sposób. Ta droga wygląda jeszcze w miarę ok, bo na szczycie tego klifu stoi jeden dom, ale oczywiście naokoło są działki już gotowe na sprzedaż. Tutaj chyba są tylko puste działki, no ale stan drogi jest po prostu tragiczny. Zobaczmy, co będzie dalej. Śmiem twierdzić, że jeszcze parę lat i miejscówka, na której staliśmy, będzie również, nie wiem, zagrodzona, okupowana przez jakichś prywatnych ludzi. Tak mi się wydaje. Idziemy już kilka kilometrów, droga się trochę poprawiła, ale wiadomo dlaczego. No, wszędzie dookoła już pobudowane są domki. A jak pogrodzone, zobacz, jaki drut kolczasty na górze, jakie enklawy porobione w tym dzikim terenie. Sakra. No tutaj widzicie, na sprzedaż. Wszystko. Cały klif. Już domki gdzieniegdzie pobudowane. Wygląda na to, że w tym miejscu zrobili taki wał, żeby nie wjeżdżać na plażę, no ale ludzie jakoś sobie poradzili i spędzają miło czas nad morzem, aczkolwiek teren jest ogrodzony, jak widzicie, no ale ktoś tu siatkę zburzył. Tutaj to już całkowita przesada, nie dość, że jest ogrodzony całkowicie dojazd do plaży, wszędzie jakieś bramki, no nic, jedziemy tam dalej. Zamknięte. Co, widać, że to zamknięte jest, tak? Nie ma dostępu na plaży. Nie ma. Pan powiedział, że zamknięte. No i ludzie nie mają gdzie iść. Tam są bramki. Dojechaliśmy do miasta Riva.
Zaraz zobaczymy, czy tu jest jakaś plaża. Tu są bramki zamknięte. Czyli co, tu nie można? Tu też jest plaża zamknięta? No z drugiej strony bramka otwarta. Nikt w budce nie siedzi, także chyba można dojechać. Krowy się pasą. Trochę natury, trochę dzikości. Ale plaża ogrodzona jest, no nie, no. Zastanawiam się, co to są za samochody z takimi nadajnikami, z klimatyzowanym wnętrzem, zobaczcie. Tak, co to jest? I to często widzimy. Nie, no plaża zagrodzona. Piaseczek, ale ogrodzona siatką. Ja cię sumę. Kurczę, tu już montują bramki, patrzcie, jak do metra po prostu. Riva Merkez Play. Nie, no nie wierzę, dlaczego oni tak to robią? Piękna plaża, złoty piasek, ogrodzona cała, dosłownie cała ogrodzona siatką. Tu jest jakaś brama zamknięta na kłódkę. Tam były bramki dosłownie jak do metra. Nie, no po prostu ja mam tego dosyć. Ja mam dosyć tej Turcji. Jedziemy do Polski. Pojechaliśmy do Polski, a raczej do polskiej wsi w Turcji. Jest to wieś Adampol, po turecku Poloneskoj, położona niedaleko Stambułu. Mamy tu tablice pamiątkowe kilku wybitnych postaci związanych z tym miejscem. No i tak Michał Czajkowski, zwany też Mehmet Sadik Pasza, co nas bardzo rozbawiło. Był on organizatorem, głównym takim organizatorem życia politycznego w Turcji. W 1842 roku przybył tu na polecenie Adama Czartoryskiego. Kupił trochę ziemi w tej okolicy z zamiarem założenia polskiej wioski. No i właśnie dzięki Czajkowskiemu i Czartoryskiemu po powstaniu listopadowym utworzono tutaj wioskę, gdzie polscy emigranci mogli znaleźć schronienie. Są tu jeszcze takie stare domki, ale większość terenu zajmują jednak hotele, jakieś pokoje do wynajęcia. No jest ruchliwa ulica, więc ciężko trochę zaznać spokoju. Mieszka tu kilkaset ludzi, z czego chyba około 30% Polaków. Nie wiem, czy uda nam się spotkać jakiegoś Polaka. Mam nadzieję, że tak. I mam nadzieję, że uda nam się zjeść coś polskiego, jakieś pierogi na przykład. Przyszliśmy pod dom pamięci cioci Zofii, cioci Zosi, tak była zwana Zofia Ryży, która krzewiła historię i język polski wśród młodzieży adampolskiej. Jest tu takie małe muzeum, niestety dziś jest zamknięte, otwarte jest tylko w sobotę i w niedzielę. Także, no cóż, nie zobaczymy, a szkoda. Widać, że rzadko ktoś tu zagląda, bo jest to bardzo zarośnięte. No właśnie. Widzę biało-czerwony motor, to jakiś symbol Polski. Niestety polskiej restauracji nie znaleźliśmy, to znaczy znaleźliśmy, podobno tam serwowali pierogi, ale była zamknięta. Jesteśmy w jakimś takim tureckim barze, ale mamy karpatkę, słuchajcie. Zobaczymy, jak smakuje polsko-turecka karpatka. Jak polska. No to super, to ja wcinam już. Paweł, jaki ty dostałeś kawał po prostu. Ja dostałem po prostu, zobaczcie na to. Szukaliśmy Polaków w Adampolu i znaleźliśmy, tyle że nie z Adampolu. Cześć chłopaki. Siemanko ekipa. Cześć, witamy. Bolek i Zbyszek jadą sobie na motocyklach z Polski. A dokładnie? Tak, przyjechaliśmy, ja jestem z Dolnego Śląska, z Strzelin. Także zrobiliśmy tutaj trasę troszkę tak Węgry, Rumunia, Bułgaria i wjechaliśmy do Turcji. Byliśmy w Serii nad Morzem Czarnym.
I jesteśmy teraz właśnie w polskiej wiosce. Co prawda, no nie widać tutaj Polaków, są tylko nasi z Polski, ale tutaj jeszcze tylko Paweł i Monika, kurczę. Tak, spotkaliśmy na kawie i na ciastku. Tak, tak. I zjedliśmy najdroższą karpatkę chyba w życiu. No. Koledzy zapłacili 560 lir za dwie karpatki i kawusie, tak? Tak. A my 1000. My 1000 za jeszcze dodatkowo dwa sandwiche. Słuchajcie, jakbym wiedział, że to tyle będzie wszystko kosztowało, to raczej chyba byśmy tam nie skorzystali z tej restauracji, ale no cóż, żeby ona była prowadzona jeszcze przez Polaków, to tak, to byłoby wiecie, jeszcze to by było warto wsparcie. Tak to płacić i ceny są tak, tutaj no jak niestety. Nad morzem, tak. No było, tak, było minęło, oka nie wyjmiesz. Dokładnie. Tak. Gdzie się teraz wybieracie? Teraz chcemy jechać do centrum Istanbulu, tam zostaniemy na dwie noce. I później po tych dwóch nocach objedziemy morze pod Istanbulem i wjeżdżamy do Grecji. Także będziemy jechać północną Grecją do Macedonii i już w górę będziemy kierować się ku Polsce, ku domowi. Ojejku, to życzymy Wam szczęśliwej, szerokiej drogi, żebyście szczęśliwie dojechali. No i oczywiście jakichś przygód po drodze też Wam życzymy, no bo bez przygód to taka nudna ta podróż, tak? Tak, dziękujemy. No, dzięki wielkie. Dla Was również pozdrawiamy. Miło było spotkać. Tak, tutaj proszę zobaczyć nasze pojazdy, które no, zaraz zrobimy przybitki. Tak. Bolek będzie wszystko na filmie. Tak, zobaczyć. Super. Dobra, także pozdrawiamy. Chłopaki wskakują na motory. No i co? Widzimy i się za chwilkę. Do zobaczenia w trasie. Tak. Dokładnie, do zobaczenia w trasie. Hejka. Hejka. Opuszczamy polską wioskę w Turcji. Jedziemy do mechanika. Znowu mam problem z ABS-em. Szarpie mi coś, hamuje. Kontrolki się znowu pojawiają. Także musimy to sprawdzić. Chcę się zapytać jeszcze o łożyska i tam jakieś takie pierdolutki. Zobaczymy, co nam mechanik powie. Wczoraj zgodnie z planem dotarliśmy do mechanika. Wstępnie umówiliśmy się na dziś na 9, bo niestety wczoraj już było za późno, zamykali już warsztaty. Wylądowaliśmy w miasteczku Samandra, w jakimś takim blokowisku. Było to najspokojniejsze miejsce na nocleg. Tak czuliśmy się jak na wsi, bo pieją tu koguty, atmosfera taka sielska, wiejska. Hejka. No Monia, musimy się szykować, bo już jest 9, a my mamy z pół godziny jeszcze do warsztatu, a mieliśmy być na 9. Miało być 10 minut, ale już teraz w korkach wychodzi jakieś pół godziny, także no nic, to lecimy. Jesteśmy na miejscu, czekamy na Mustafę, z którym wczoraj rozmawiałem, no i pewnie zaczną chłopaki działać. No co my chcemy zrobić, już Wam mówię. Rozmawialiśmy na temat łożysk z przodu i amortyzatorów z przodu i z tyłu. Mają mi sprawdzić jeszcze łożyska na tyle i piastę z tyłu, zobaczyć czy półośka nie ma luzów na piaście. Także zobaczymy. A no i te sensory ABS. Za mną jest szef wszystkich szefów, Mustafa. No i powoli działamy. No, na razie jeszcze tak trudno powiedzieć, co z tym ABS-em się dzieje. Oczywiście wszystko zgodnie z kulturą turecką. W warsztacie, przed pracą zawsze jesteśmy poczęstowani herbatą. Sztukę. Jedziemy testować hamulce. Musiałem oddać obce ręce mojego ciapka. Także jedziemy. Paweł z mechanikiem pojechali przetestować vana. Na razie sprawdzają, co tam jest do naprawy. A ja na ten czas dostałam pokój bossa. Patrzcie na ten sufit. Na zewnątrz jakieś 30 parę stopni. A tu klimatyzacja, chłodno, przyjemnie. No mogę siedzieć tu cały dzień. Jeszcze do tego kawusia. Żyć nie umierać. Teraz po prostu rozkręcamy wszystko i będziemy tam oglądać wszystkie sensory. O co tam chodzi w ogóle. Korzystamy z gościnności szefa, który nam udostępnił swoje klimatyzowane biuro. Także ja mam super warunki do montowania filmu. Monia wstawia jakieś roleczki. Jest okej, okay, nie? Super. Dostaliśmy jakieś napoje. Bardzo dobre. No oczywiście
czekamy cały czas. Ciężko się trochę z nimi dogaduje. Mogli zrozumieć jednej rzeczy. Wymieniają nam łożysko w jednym kole, więc poprosiłem, żeby również wymienili w drugim kole, że u nas w Polsce się wymienia z obydwu stron na raz, żeby wiedzieć, ile kilometrów się mniej więcej zrobiło, na przykład na przodzie albo na tyle. Oni, że tacy zdziwieni byli, że ja chcę wymienić łożysko, które jeszcze jest ok. No nie wiem, ale wymieniam z obydwu stron, tak po polsku. Nowe łożysko już zamontowane, ładnie tu wprasowane jest w cały tutaj ten wahacz. Zaraz pojedziemy na jazdę testową i zobaczymy, czy ABS zaczął nam normalnie działać. Chłopaki przyjechali z jazdy próbnej, podobno wszystko działa, kasują teraz jeszcze jakieś tam błędy na komputerze, a ja przyszłam się zagrzać, bo siedziałam cały dzień w tym chłodnym pomieszczeniu, było miło, ale szczerze mówiąc już zmarzłam. No mam nadzieję, że zaraz stąd wyjedziemy. Jesteśmy w trakcie kasowania błędów ESP, ABS i tam jeszcze jeden był. Na razie jeszcze wszystko jest na desce rozdzielczej, także nie wiem, czy chłopaki nie mają jakiegoś problemu. Gdzie facetów 6? Jakaś. Tam. Chyba chłopaki mają jakieś problemy. A może i nie. Problem z ABS-em rozwiązany. Padnięty był sensor, wymienili sensor razem z tym całym kablem od wtyczki i błędy się pokasowały i powinno być wszystko ok. Zaraz będziemy ruszali dalej w drogę. Çanakkale. Evet. 250 kilo. Mermi. Na plecach nosili 100 kilo. Bo mieli 100 kg. Yani 1900 kaçtı? 1900 yazmıyor. Çanakkale savaş, savaş Çanakkale. Biz Oraz? Evet, okay. Mustafa. Teşekkür ederim. Ben teşekkür. Erasfera. 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 Çok güzel. Thank you. Hey, thank you. Thank you. You get it? Damn it, damn it, damn it. Thanks. Wczoraj po tej długiej drodze z okolic Stambułu wymęczeni zajechaliśmy do miasteczka Bolu. Myśleliśmy, że to jest miasteczka. Myśleliśmy, że to jest małe miasteczko. Okazało się dużym miastem, bardzo pięknym zresztą, ale pokażemy wam to później. Zatrzymaliśmy się tu na noc, a dziś rano przyszedł tu sąsiad, zaprosił nas na śniadanie, więc idziemy. Zapomniałem wam powiedzieć o mechaniku, co dokładnie było zrobione. Otóż wymieniono nam dwa czujniki ABS, włącznie ze wszystkimi kablami, ponieważ tam był problem, także ABS teraz działa świetnie, po prostu nic się tam nie zapala, hamulec po prostu działa jak żyleta. Wymienione zostały również piasty z łożyskami w przednich kołach. No i za to wszystko zapłaciliśmy 10 tysięcy lir. No chcieli 12 tysięcy, tylko że no 2 tysiące to jest podatek, a jak zapłaciliśmy gotóweczką, to wyszło 10 tysięcy. Także no. Na szczęście okazało się, że tylne koła są w porządku. Nic tam nie trzeba było wymieniać, bo to troszeczkę był większy koszt z tego, co patrzyliśmy. Tak, no piasty z łożyskami na tył to są po prostu takie kwoty, że szok. Także cieszę się, że to wszystko działa. Amortyzatory. Jest sprawdzone. Tak, wszystko jest sprawdzone. Końcówki drążków, amortyzatory, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Także no nic, tylko się cieszyć podróżą. Korzystamy właśnie z gościnności Hamza i Hatidzia. Mamy tutaj piękne śniadanie, bardzo pyszne. Ser po prostu był wyborny. German honor. Taking the breakfast with you. German honor. Oh, we are lucky. We have you in this world. So, ale zobaczcie, tutaj mam jeszcze takie chłodzenie. Klimatyzację. Klimatyzacja, żeby nam tu było chłodno i naprawdę działa. Pod nogami mamy tutaj teraz chłodzik. Także no co, no my dalej konsumujemy jedzenie. Siedzimy w cieniu. Tak, także thank you very much for breakfast. No. It was very nice to meet you. Thank you. Teraz przygotowujemy, znaczy gospodarze przygotowują kawę turecką.
Pewnie będzie bardzo mocna. No, tutaj się gotuje właśnie kawiasina. Fajnie. Będzie mocna pewnie, nie? No pewnie tak. Kafir ikramı derler. Köpüklü kahve makbuldür. Oferują piankę kawową każdemu gościowi. Köpüklü kahve makbuldür. Dopuszczalna jest kawa pianista. Aha. Tak, dokładana jest pianka, dopiero potem jest chyba zalewana kawa i że to jest podawane każdemu gościowi. Do wszystkich gości. Najpierw jest pianka. No, jak widzicie, łyżeczką nakładane, a teraz będzie zalane. A, widzisz? Okay. Bo ona się, jak się gotuje, jak to gotujesz, robi się taka piana. Aha, okej. Okay. Mit Turkish music? Mhm. Turkish music, yeah. Why not? Size bu yazımın da vazgeçilmesinden bahsetmek istiyorum. Także tak wygląda kawa po turecku, nie tak jak w Polsce robimy. Kawa do szklanki zalana wodą. Jest mocna, ale to jest takie małe espresso. Do tego oczywiście woda, żeby się nie nakryć kopytami. No, widzisz, to się leje najpierw po trochu, a później się dolewa więcej. A propos tej podróży, która jakoś tak niezbyt fortunnie się rozpoczęła, nie wiem, jakoś tak dziwne poczucie mieliśmy. Może to po prostu ta zmiana kraju i może dlatego, że szkoda nam było wyjeżdżać z Grecji. Plus te wysokie temperatury, plus ta praca u mechanika i tak dalej, to wszystko jakoś tak nas gdzieś tam trzymało w takim... Przytłoczyło nas to niezbyt miłym też regionie, znaczy miłym, no niezbyt ładnym regionie, zatłoczonym, gdzie jest pełno ludzi i straszny hałas i tłok. Ale jak odjechaliśmy już tu troszeczkę dalej, no zresztą no, tych ludzi, których tu poznaliśmy, no śniadanie było wyborne, po prostu rozmowa cudowna. W kawusie wypiłem i czuję się świetnie, co ja tak nie piję kawy, ale ta turecka była wyborna. No i kurczę, no ich zachowanie, ich uprzejmość to było niesamowite. Wyobraźcie sobie, że Hamzi, tak? Wiedział nawet o powstaniach Polski, o Lechistanie. Pytał się nas tylko o datę, kiedy tam... No, powstała ta Polska na mapie, powymienialiśmy się doświadczeniami kulturowymi, jak jest w Polsce, jak jest w Turcji. No wspaniała bardzo rodzina. Bardzo otwarci ludzie, bardzo sympatyczni. Na koniec jeszcze obdarowali nas prezentami. Hatidzia jest nauczycielką szycia i dostałam od niej taki super organizer, ręcznie robiony. No i takie. I to, wiem. Szybko mi to przyniosła, po prostu jak tylko zobaczyła naszego vana. I to trafiłam w dziesiątkę, no bo mamy taki styl boho, lubimy takie ręcznie robione rzeczy, kolorowe. A, jeszcze dostałam bransoletkę. No, będzie pamiątka. Cudowne. Także super, taki miły akcent i no, to nam przypomniało właśnie, co lubimy w Turcji. Tych miłych, wspaniałych ludzi, których spotykamy na swojej drodze. No, i mamy teraz już powera, żeby jechać dalej. W Turcji nadchodzi teraz święto Kurban Bajrami i oczywiście tu nasi sąsiedzi chcieli, żebyśmy zostali jeszcze na wieczorną kolację. Przyjeżdżają ich córki z Ankary, także... Będzie posiadówka, no ale niestety my musimy lecieć dalej, już nie chcemy nadwyrężać i nadużywać tej ich gościnności. Niech oni sobie ten czas spędzą razem, bo z tego, co nam opowiadali, to bardzo tęsknią za dzieciakami. Także my lecimy dalej, no tym no optymistycznym właśnie akcentem, po prostu naładowani energią i powerem, aż się chce jechać. Dokładnie, z wami się już będziemy żegnać. Jak wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. Jak chcecie śledzić nasze przygody w Turcji Wschodniej, no to oczywiście subskrybujcie nasz kanał. Życzymy wam miłego wieczoru i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Hej. No bez sensu, tak ja nie mogę tak tu iść, kurna. Kurde, no jakoś się zacięłam, no. Niestety nie ma cienia, to jest minus. Minus, plus jedziemy i minus szukać to cienia. Jedyne, co widzę, bo plus i minus to jedyne, co słyszę. Monia?